Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Kanada Wiza, to jest pierwszy odcinek z gry o budowie mostów Holy Bridge. Tak, w dzisiejszym odcinku będziemy budować mosty w tej jakże super gierce, tak. Zgadza się. Holy Bridge, wersja druga. Więc zacznijmy od początku. Pojazd o literce A, a przejechań do flagi A. Dobrze, nie musicie mi podpowiadać. Road i... A, wzmacniana jest jeszcze trochę. Jest droga i jest wzmacniana droga. Aha. Do tego już wiem, że nie było w Holy Bridge'u w wersji pierwszej. I mamy drewno. No to cóż, budujemy drewno. Trochę tak. Pyk, 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 pyk. Nie jedziesz. Wiem, że to były duże przeciążenia. Wiem. 83% dlatego te barierki były niskie, bo chciałem to zrobić jak najniższym kosztem. Nie to, że ten most wytrzymał, nie wiadomo. Tutaj widzę, o. Kolejny most, tylko tym razem pod skosem będziemy wykonywać. No dobrze, oczywiście zasada budowy jest cały czas ta sama. Nic się nie zmienia póki co. Wszystko ładnie, prosto. Zobaczmy. To raczej nie wytrzyma, zgadza się. Dlaczego nie wytrzymało? Dlatego, bo o, możemy... sobie to tu trochę podciągnąć w górę, o. Teraz powinno być bardziej wytrzymałe, zgadza się, ale i tak jeszcze za mało. No to dobrze, jeszcze kawałek możemy. O. No i widzicie, się udało. O Jezu. Teraz jest wyzwanie. Teraz mam przyjechać taką wielką ciężarówką. I mamy korzystać tylko i wyłącznie ze stalowych elementów. O, co myślę, że pomysłem dobrym by było wykonanie tego mostu. No, to cię zawsze. I co, zobaczmy. Jedzie, jedzie, jedzie. No tylko 50%. Że wiecie co, ja powtórzę sobie jeszcze ten poziom. Tylko dlatego bym chciał spróbować zniwelować koszta tego mostu. Bo wydaje mi się, że były one zdecydowanie za wysokie. No 80% mostu, no. Wystarczająco, wystarczająco wam powiem. No, przyjedziemy dalej. Teraz to, a przyjechaj taki o Monster Truck i ten helikopterek. Nie, pokażcie mi jeszcze tylko tam informacje odnośnie tego. Nie to, to. Aha, czyli one obydwa naraz mają je. Dobrze. Raz. Powinno wystarczyć coś takiego. I tym razem wybudujemy wzmocnienia. A właśnie coś... takiego spróbujemy zrobić. Ten Monster Truck on tak będzie jechał w miarę? Nie przeskoczy tam. Myślę, że on będzie mógł przeskoczyć. No ale cóż, skoro nie, to nie.
to tu zrobimy coś takiego i to na pewno w zupełności wytrzyma. Widzicie, bez najmniejszego problemu. Teraz tak, ten pojazd ma przejechać tutaj górą, a tamten ma przejechać dołem, no. To może tutaj nie wypalić za dobrze. Tak i tak. Ty pojedziesz tak, tak i tak, dobrze. Dobra, ten most najprawdopodobniej to nie musi mieć aż takich wysokich tych podpórek. A ten... No, ten na górze przejechał, ale ten na dole to już nie. A, już wiem pewnie czemu, no. Moja gafa. Zapomniałem tam jednej deski dobudować. I tutaj jest zdecydowanie za ostry uskok, nie łosi tam. A powinno być idealnie, dobrze. No i widzicie, ona jest idealna. Czyli tak, najpierw będzie teraz hydraulika, po czym przepłynie łódkę, po czym hydraulika i... Dobrze, nie chcę tego, nie. No to mi się tu łączyło skip. Nie chcę, ja wiem jak. Chciałbym tu wykonać coś takiego. I chciałbym tu wykonać coś takiego. Patrzymy raz, dwa, raz, raz. I tu w tych miejscach będziemy się rozłączać. Nie w tych miejscach. Tu w tym będziemy się rozłączać. W tych miejscach to będzie co innego. Nie mogłem trafić w shifta na klawiaturze. Czy coś takiego wystarczy? Jak widzicie, wystarczyło. Teraz to się łączy, taki mały skuterek, to patrzcie, nawet 20% obciążeń, widzicie? No już ten most to się nawet nie wysi. Dobra, samochód A1 ma dojechać. Do tego punktu w ogóle mamy już 10 minut odcinka.
Cóż, oczywiście podstawowa zasada budowy mostów, 70% obciążeń. I samochodzić wraca 80% obciążeń. Maksymalnie to było 80%. Dobrze, teraz pojazd A ma przejechać tam. Teraz trochę szybszej nauki, budowy mostów. Jedzie. Ogólnie to wymarzna właśnie było zaniżej koszta, myślę, w taki sposób, jak teraz to zrobiłem. Ośrodek i tak trzymają liny, a boki to już... Dobra, jest dobrze. I teraz ten ma przejechać tam, korzystając tylko z drewna. No i widzicie, wyrobiłem się w budżecie. No, jakieś duże obciążenia są. 90. No tutaj na tą deskę. Nie bardziej. Bym tam jeszcze jedno połączenie zrobił i by było dobrze. O, sprężyny. Sprężyny, sprężyny. To jest dość to... Dobra, to musi być tak połączone. Dobra. Ogólne tej też mamy 5 sztuk, dobrze. No niestety nawet to nie podziałało. Thank you.
Dobra, już jesteśmy blisko. Albo może i nie jesteśmy blisko. Dobra, ostatnie dorobki do tego projektu, jak to się nie uda, to... Dobra, to nie miało tam sensu. Myślał nad tym, że jakbym... Ciekawe, ciekawe rzeczy się tu dzieją. Ja myślałem, że chyba tutaj trochę sprawy jednak popsułem. Spróbujmy może w taki sposób. No widzicie, już idzie lepiej. Tylko jeszcze tam no, taką jedną sprężynkę. No idealnie, co z tego, że obciążenie nie wiem, prawie 100 była, no ale... O Jezu, obydwa samochody przejeżdżają, po czym ma zadziałać hydraulika, ma przejechać statek, to znaczy przepłynąć statek, nie przejechać, bo statki nie jeżdżą raczej.
No to działa się hydraulika i potem obydwa mają wrócić. To będzie ostatni scenariusz na ten odcinek. I muszą przejechać przez tutaj ten jeden punkt. No to może być ciekawe rozwiązanie. Mamy dwie hydrauliki w ogóle. Czyli tak, ja myślę, żeby to tutaj wykonać w taki sposób. Zapomniał. Zobaczymy, jak teraz zadziała. Aha, bo to oznacza, że on tu ma się zatrzymać, w tym akurat miejscu i akurat w tym miejscu, gdzie mi się mas rozłącza. No super. To tu się musisz rozłączyć w takim bądź razie. I tutaj tak, dobrze. Zawsze chciałem dać coś zrobić. I się opuszczę. No, pięknie. Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.